Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sami uczniowie Jego. Ale Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy, zebrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzecze nim Jezus: Jam jest. A stał też z nimi i Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł: Jam jest, cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Spytał ich wtedy znowu: Kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzecze tedy Jezus Piotrowi: Schowaj miecz swój do pochwy. Czyż mam nie pić kielicha, który mi dał Ojciec? Kohorta tedy i trybun, słudzy żydowscy, pojmali Jezusa i związali Go. I przyprowadzili Go naprzód do Annasza, bo ten był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany najwyższemu kapłanowi, i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca odźwierna: Czy i ty jesteś spośród uczniów tego człowieka? A on jej mówi: Nie jestem. I stała czelać i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się.
a był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i o naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy: Czy i ty jesteś z liczby jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: Czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet zapiał kur. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat do nich i powiedział: Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc: Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im tedy Piłat: Weźcie go i wy osądźcie według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wyszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: Czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: Czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdybych z tego świata było królestwo moje,
Cudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: więc ty jesteś królem? Odpowiedział Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego. Mówi do niego Piłat: cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, a wypuszczę wam króla żydowskiego? A wszyscy zawołali znowu mówiąc: jednego, Barabasa, 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 Barabasa. A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze, upludłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I podchodzili do niego, mówiąc: witajże, królu żydowski! I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduje w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie. I Piłat powiedział do nich: oto człowiek. Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani słudzy, zawołali mówiąc: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Rzecze im Piłat: weźcie go i wy ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my zakon mamy, a według zakonu powinien umrzeć, bo się za Syna Bożego podawał. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uląkł. I wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat: nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę wypuścić cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali mówiąc:
Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: rzecze im Piłat: króla waszego mam ukrzyżować. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: nie mamy króla, jeno cesarza. Wtedy więc wydał im go na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili go. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które nazywa się Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też i napis i umieścił nad krzyżem. A było tam napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: nie krajmy jej, ale rzućmy o nią los, czyją ma być. Aby się wypełniło pismo, które mówi: podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucili. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.
Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. A było tam postawione naczynie napełnione octem, a oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem on dzień szabatu był uroczystym, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie On, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: kości Jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi Pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest w zwyczaju grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamtedy z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko,
Bracia i siostry, w Wielkim Poście, jak w żadnym innym okresie roku liturgicznego, nasza uwaga wyjątkowo skupia się na krzyżu Pana Jezusa. Od czasów średniowiecza istnieje zwyczaj zasłaniania krzyża w piątą niedzielę tego okresu. Chrystus na krzyżu staje się niedostępny dla naszych oczu aż do dziś. Dlaczego? Ten zwyczaj kojarzono z lekcją z Ewangelii świętego Jana przypadającą na tę niedzielę. Opowiadała ona o konflikcie, jaki miał miejsce w świątyni jerozolimskiej między Jezusem a grupą Żydów. Jezus, widząc, że chcą go ukamienować, zniknął im z oczu. Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Dopiero w Wielki Piątek usuwa się uroczyście zasłonę i ukazuje się oczom wiernych zarówno krzyż, jak i powieszonego na nim Jezusa. Wspominając przy tym Jego śmierć, która spowodowała rozdarcie zasłony w świątyni od góry do dołu. Dostęp do miejsca Najświętszego został otworzony, bowiem śmierć Chrystusa otwiera drogę do wyjścia z tego wszystkiego, co dla człowieka jest niezrozumiałe, niepojęte, ale też przygnębiająco bezsensowne. Nic nie budzi w człowieku takich pytań, jak właśnie cierpienie i śmierć, jak lęk, jak wstyd, jak zniewolenie i samotność. Są to ostateczne doświadczenia ludzkiej egzystencji, przed którymi samemu nie można się ukryć i dlatego ktoś musiał ukryć nas przed nimi. Potrzeba było zasłonić nas, stworzyć dla nas schronienie uwalniające daleko poza śmiercią. Odpowiedzią kierującą nasz wzrok ku przyszłości jest krzyż. Dlaczego ku przyszłości? Być może śmierć i cierpienie nigdy nie będą zrozumiałe, ale ich przezwyciężenie jest jasne, jak ranna godzina zmartwychwstania. Ona czyni wszelkie nasze rany uleczonymi, gdyż w Jego ranach jest nasze zdrowie. Przyszłość każdego wierzącego jest uratowana przez Jezusa. W krzyżu Jezusa skumulowało się to wszystko, co nas przygważdża rozpaczą. Zniewolenie w gwoździach, które uniemożliwiały Jezusowi zmianę pozycji ciała, cierpienie bez powodu, bo przecież umierał niesprawiedliwie osądzony, wstyd, bo został obnażony, lęk, bo trwożył się przed ukrzyżowaniem, pocąc się krwawym potem, samotność, bo wołał z krzyża: Boże, czemuś mnie opuścił? Wszystko to, co mnie i Ciebie przygważdża w Chrystusie, może zakończyć się tylko jednym skutkiem. Szczęściem nieutracalnym, zmartwychwstaniem, uwolnieniem, chwałą, nowym życiem, męstwem istnienia, jak to trafnie nazwał Paul Tillich. Krzyż odsłania w sobie tę odpowiedź, że nie jesteśmy na nim sami, bowiem on też tam jest po to, by ostatecznie zredefiniować cierpienie, a nawet śmierć. Dlatego od pierwszych godzin chrześcijaństwa śmierć nazywa się drugimi narodzinami. To rewolucyjna zmiana, której już się nie da odwrócić, gdy się jest z Jezusem przez całe życie.
Krzyż jest jednak ciągle sekretem skrywającym w sobie treści jeszcze do końca nieodczytane. Dzieła Zbawiciela wysilające naszą myśl ku odczytaniu. Tyle lat zgłębiamy ten sekret zbawienia i zaledwie bardziej domyślamy się jego małej części, niż wiemy na pewno o wszystkim, co on w sobie ukrywa. Możemy się tylko domyślać kształtów zbawienia, jak się domyślamy kształtu figury jego umęczonego ciała, zawieszonego na krzyżu i otulonego fioletowym całunem. Zakryty krzyż to również symbol zakrytego grzechu, zakrytego, czyli przebaczonego. W języku hebrajskim słowo zakryć, kapar, miało również znaczenie przebaczenia. Zakrycie wstydu mojego czy kogokolwiek innego jest czynem odkupieńczym Chrystusa i dlatego ten krótki czas w roku krzyż zostaje zasłonięty. Fioletowym sołdarionem ciągle prowokuje do refleksji modlitwy, nasuwając pytanie, ile jeszcze nie wiem o sobie? Ile sekretów może odsłonić mi Jezus? Nie można siebie zrozumieć bez zrozumienia tego, czego dokonał Jezus na krzyżu. Jeśli podejmujemy ciągle modlitwę przed Jezusem, idąc drogą życia z krzyżem, to nie sposób nie przypomnieć sobie historii zapisanej w Księdze Liczb, tej, która opisuje epizod oskarżenia przez Izraelitów Boga i Mojżesza o trud wędrówki. Komu z nas jest lekko iść drogą własnego losu? Nikomu. Łatwiej jest narzekać niż dziękować, szukać winnego niż go w sobie znaleźć. Tak jak Izrael oskarżał Boga o złe zamiary, tak i dziś wielu z nas ma skryty żal do Boga o swoje zmęczone życie. Kto jest winny? Kto jest winny mojego i Twojego cierpienia? Bóg czy szatan? Bóg czy wąż? Czy jest sprawiedliwe, że Izrael oskarżał Boga o to, że ten wyprowadził lud z niewoli egipskiej? Czy to jest sprawiedliwe, że mam pretensje do Boga, iż czyni wszystko, abym wyszedł ze swoich zniewoleń, że wyprowadza mnie poza lęk, wstyd, samotność, cierpienie, poza śmierć? Taka droga jest trudna, nie może być łatwa, bo nie da się ominąć tego, co ma być zwyciężone. Bóg, chcąc odsłonić przed Izraelem ich skrywany grzech oskarżeń, kazał powiesić na palu węża miedzianego, skręconego jak znak zapytania postawiony ludowi, jak pytanie, kto jest winny cierpienia i śmierci? Kto uznał w sobie winnego, przeżył, a kto obwiniał Boga, umarł. Osądzanie Boga o ludzkie cierpienie ma swoją długą historię. W jakimkolwiek bólu kierujemy do Boga oczy pełne żalu, pytając za co, albo obwiniamy Go, że to przez Niego. Ten pokutny fioletowy całun, który zasłania krzyż przez 2 tygodnie Wielkiego Postu, dopiero dziś jest ściągany. Powoli, etapami, by nie poraziła człowieka prawda o tym, że obwiniał Boga o całe swoje życie zbawiane. Ileż jest zbawczych etapów, które wydają się być więcej niż przykre, a w rzeczywistości są uwalniające i odsłaniające niebo. Ile razy cierpiałeś tylko po to, by zwyciężyć cierpienie, a nie utknąć w nim na wieki w potępieniu. Bóg kocha nas mimo naszych żali,
pretensji, złości. W końcu mimo tego, że od wieków go w sobie krzyżujemy. Ale jest taka modlitwa, która stawia nas w sytuacji wdzięczności i zrozumienia Chrystusa i siebie samych. W tej modlitwie w całym Wielkim Poście uczestniczyliśmy. To droga krzyża, droga krzyżowa, bo to droga do zmartwychwstania, a nie droga do śmierci. Idzie się nią po to, ażeby zrozumieć swoje cierpienie, aby wyjść z kręgu bólu, a nie by w nim na zawsze pozostać. Miłość Boga nie daje fałszywego spokoju, lecz przeprowadza przez autentyczny niepokój do ostatecznego uwolnienia. Bracie i siostro, teraz już wiesz, że nie ma takiej klęski, której nie byłby w stanie Chrystus obrócić w zwycięstwo. Czy może być większy upadek niż prosto do grobu? A jednak, mówi Jezus, potrafię go przezwyciężyć. Jam zwyciężył świat. Jestem Bogiem, który potrafi uczynić coś, co jest niemożliwe do uczynienia. Niemożliwą rzeczą było, aby nieśmiertelny stał się śmiertelny i jeszcze raz stał się żywym. Dlatego proszę Cię, weź swój krzyż, weź siebie samego za krzyż. Zobacz, że nie jesteś niczym innym, jak tylko krzyżem. Czy ja, Jezus, nie wziąłem krzyża, który mi się nie należał? Czy uczyniłem coś złego? A jednak wziąłem go z miłością dla Ciebie. Czy należało mi się odarcie z szat? Nie. Broniłem się, kiedy mnie aresztowano? Nie. Czy było to właściwe, że pluto na mnie? Nie. Przyjąłem i to. Czy zgodziłem się na to, by ze mnie drwić i mnie wyśmiewać? Tak. Czy zgodziłem się na wyzwiska? Tak. Czy usprawiedliwiałem się przed sądem Piłata? Nie. Czy zgodziłem się na wyrok? Tak. Czy wzbraniałem się przed przybiciem i unieruchomieniem na krzyżu? Nie. Czy protestowałem, gdy przebijano mój bok? Nie. A czy wreszcie po tym wszystkim zmartwychwstałem? Tak. I Ty też zmartwychwstaniesz, jeśli choćby teraz wypowiesz w swoim sercu, co przeżywasz. Jeśli powiesz, zgadzam się na to, czego doświadczam. Zgadzam się na siebie samego. Zgadzam się iść za Tobą, Jezu Chryste. Już za moment uczcimy Jezusa przybitego do krzyża. Niech ten gest pokłonu, przyklęknięcia będzie wyrazem wiary i miłości za podjęte dzieło naszego zbawienia. Brońmy się przed płytkimi, nic nieznaczącymi gestami, aby się nie stały podobne do judaszowego pocałunku. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Amen. Stajemy przed Chrystusem, który złożył swoje życie w ofierze za wszystkich ludzi. Dlatego dzisiaj modlitwą, która swą tradycją sięga starożytności chrześcijańskiej, w sposób szczególnie uroczysty będziemy prosić Pana w intencjach Kościoła i całego świata. Każde wezwanie modlitwy będzie składało się z dwóch części. Zapowiedzi intencji, po której wszyscy będziemy modlić się w ciszy, oraz wezwania kapłana, na które wszyscy odpowiemy Amen, to znaczy
Niech się tak stanie. W czasie modlitwy pozostajemy w postawie stojącej. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż zawsze dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa Marka, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wierni Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy ich serc, wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie obogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u wszystkich katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię prawdy i odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, szukując nade wszystko prawdy i dobra, przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia, stali się w świecie doskonałymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując, doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami, sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju.
Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za naród ukraiński doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków. Niech nasz Bóg i Pan powstrzyma przemoc, gwałt i zniszczenie, aby zapanował upragniony pokój. Wszechmogący wieczny Boże, Ty uśmierzasz wojny i poniżasz pysznych. Uwolnij naród ukraiński od okrucieństw i cierpień. Wejrzyj łaskawie na uchodźców i wygnańców, na rozdzielone rodziny i osierocone dzieci. A nam daj serca czułe i otwarte na potrzeby przybyszów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielu ludzi przechodzi obojętnie obok krzyża. Od dawna wyćwiczyli się w niedostrzeganiu Chrystusowego krzyża, aby nie wprowadzić zamętu w swoją egzystencję i nie narażać swojego małego szczęścia. Nauczyli się omijać krzyż przy drodze, na wieży kościelnej, zawieszać na szyi tylko jako ozdobę. Krzyż w naszych oczach utracił swoją moc i przemawia zbyt cicho. To z pewnością z tego powodu w świątyniach katolickich na 2 tygodnie przed Wielkanocą zasłania się krzyże, aby odsłonić je dopiero w Wielki Piątek. Krzyż, który zawsze jest, przestaje być dostrzegalny. Dopiero odsłonięty krzyż mocniej przemawia. Podczas adoracji bardzo blisko podchodzimy do krzyża, by oddać najgłębszą część drzewu życia, na którym dokonało się zbawienie świata, by powiedzieć: Krzyżu, błogosławieństwo ziemi, w Tobie zbawienie i nadzieja. Byłeś hańbiącej śmierci znakiem, teraz do niebios jesteś bramą.
Niech ta nasza adoracja będzie zaczerpnięciem Bożej nadziei, że i ja, przylgnąwszy do krzyża, w tym znaku zwyciężę. Naszą miłość wobec krzyża wyrażamy przyklękając przed nim w pokorze i rozmodleniu w następującej kolejności. Najpierw celebrans i wszyscy kapłani, potem asysta liturgiczna, a na końcu wszyscy wierni. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czym mem zasmucił? Albo w czym zawinił. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił?
zasmucił, albo w czym zawini. Jam cię prowadził w kraj miodem płynący. Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Jeszcze jedna prośba, jeśli chodzi o adorację krzyża. Bardzo prosimy, aby oddawać cześć krzyżowi przez przyklęknięcie i skłon głowy, natomiast nie całujemy krzyża. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czym mem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, tyś mnie octem poniósł swego Pana. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czym mem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, tyś mnie wydał na ubiczowanie. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czym mem zasmucił, jam faraonów dał w odmęt bałwanu, tyś mnie wydał książętom kapłanów. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, mocą krzyża dodał.
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Gdzie Bóg Król Świata całego dokonał życia swojego. Gdzie Bóg Król Świata całego Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ciebie moc płynie i męstwo, Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie Krzyża surowym, Ty
Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, skłoni gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którą śmiało z urodzenia. Spuść lekuchno i cichuchno, Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez Cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubion. Który święta krew polała, co z baranka wypływała. W jasełkach leżąc, gdy płakał, już tam był, wszystko oglądał, iż tak haniebnie umrzeć miał. Niesłychana to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć. Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo swoją duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował. Nędzne by to serce było, co by dziś nie zapłakało, widząc Stworzyciela swego na krzyżu zawieszonego. Na słońcu upieczonego baranka wielkanocnego. Bardzo proszę, żeby już nowe osoby nie dochodziły do tej kolejki do adoracji krzyża, tylko ci, którzy jeszcze stoją na środku, podejdą, a później po liturgii i przez całą noc i cały jutrzejszy dzień będzie okazja, aby oddać cześć krzyżowi. Z powodu tego, że nie całujemy krzyża, tego wspólnego tu w świątyni, myślę, że kiedy wrócimy do naszych domów jako dopełnienie tej adoracji, niech każdy w domu ucałuje krzyż, ten, który wisi na ścianie w naszych mieszkaniach, w naszych domach.
Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Panie, dziękujemy Ci za objawienie nam bez kresu Twojej miłości. Obejmuje ona każdego człowieka, tego, który żyje teraz, tego, który żył kiedyś na ziemi i tych, którzy dopiero się narodzą. Nastąpi teraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ciemnicy do ołtarza oraz obrzęd Komunii Świętej. Przeżyjmy go w wielkim skupieniu i rozmodleniu. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie uczy nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, prosimy Cię, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przypominamy, że w pierwszej kolejności przyjmujemy Komunię Świętą na rękę. Osoby, które pragną przyjąć Komunię Świętą do ust, proszone są o podejście do stopnia komunijnego. Przypominamy również, że spożywając Komunię Świętą na rękę, należy to uczynić w obecności kapłana. Na ziemi.
krwi najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata krwi boska prześwięta miłosierdzie wybłagała. O krwi najdroższa, przez serce przeczyste, gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, cześć Tobie niesiem dzięki wiekuiste, z aniołami ze świętymi. Witam Cię, witam, przenajświętsze ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało. Za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś. Daję Ci pokłon Bogu prawdziwemu w tym sakramencie dziwnie zakrytemu, żebrzem litości i Twej miłości, byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi. Nie racz pogardzać prośbami naszymi. Zgrom hardych siły daj pokój miły. Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Ze śpiewem na ustach i w duchu uwielbienia. Trwajmy przy Zbawicielu, który dla nas umarł i przeszedł z tego świata do chwały Ojca. Niech rozważanie Jego męki, jaką podjął z miłości do nas, doda nam sił do ciągłego nawracania się, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Jutro uroczystość liturgii paschalnej z procesją rezurekcyjną wokół Kościoła rozpoczną się o godzinie 20:00. Prosimy przynieść ze sobą świece. Przypominamy, że cały czas obowiązuje post ścisły. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w sobotę rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie trwało do godziny 16:00. Będzie odbywać się co 15 minut. Zachęcamy serdecznie wszystkich do osobistej adoracji i modlitwy przy grobie Pańskim przez cały dzień jutrzejszy, aż do uroczystości wieczornych. Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej. Zbawca, źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki krót. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.
odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki krót. Oto boski Zbawca zamki śmierci skruszył. Zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwróci. Odszedł pasterz nasz. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki krót. Zmiażdżył władzę czarta mocą bóstwa swego i ujarzmił pychę wroga piekielnego. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki krót. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.